witam. Nazywam się Piotr Wicharski. Pracuję w Ośrodku Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim, spółka ZO. Zajmuję się tutaj agronomią, jestem na stanowisku główny specjalista do spraw produkcji roślinnej. Posiadamy 3500 hektarów gruntów ornych. Obecnie jesteśmy w trakcie robienia kiszonek z lucerny i traw. I pomimo niesprzyjających warunków, jakie mieliśmy w tym roku, czyli marzec, kwiecień, było sucho, a w maju mamy dużo opadów, zrobiliśmy już jeden rękaw lucerny, to jest około 220 ton. Z traw zrobiliśmy już dwa silosy, czyli to jest ponad 4000 ton kiszonki. Koszenie lucerny. Zostawiamy lucernę w pokosie na około 1-2 dni, by uzyskać suchą masę 30%. Następnie lucerna trafia do sieczkarni Jaguar. Następnie przewożona jest na fermę w Starczowie do maszyny, która pakuje w rękach. Jakość kiszonek, niezależnie od systemu żywienia, ma decydujący wpływ na efekty produkcyjne i ekonomiczne. W czasie kiszenia wszystkie składniki odżywcze podlegają fermentacji, a w materiale zakiszanym rozwijają się różne szczepy drobnoustrojów. Pożądane – bakterie kwasu mlekowego oraz niepożądane – pałeczki okrężnicy, bakterie kwasu masłowego, bakterie gnilne, drożdże oraz pleśnie. Czynników wpływających na prawidłowy przebieg fermentacji zaliczyć należy skład paszy, warunki beztlenowe, temperaturę oraz czystość zakiszanego materiału. Główny cel, jaki gospodarstwo powinno sobie postawić, to stworzenie w procesie kiszenia optymalnych warunków do szybkiego wzrostu populacji bakterii kwasu mlekowego.